serdecznie witamy wszystkich parafian, którzy dojechali na ten wieczór uwielbienia Pana Jezusa, kochani, bo to przede wszystkim to, co tutaj się będzie działo, to będzie nasza modlitwa. To będzie uwielbienie Pana Boga w naszych radosnych śpiewach, w ognisku, w pasowaniu pielgrzymów i we wszystkim tym, co naprawdę się tutaj wydarzy za chwilę, o czym do końca nie wiem, ponieważ jestem na parafii od kilku dni, ale dla mnie to taka ogromna nowość i bardzo się cieszę właśnie, że możemy tutaj się jednoczyć w miłości do Pana Boga. Kochani, powstańcie wszyscy, rozpoczniemy od modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W tych wszystkich intencjach, które nieśliśmy do Matki Bożej na Jasną Górę, które mamy w naszych sercach, które chcemy teraz Bogu zawierzyć poprzez wstawiennictwo Maryi, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Dziękując Bogu, że dotarliśmy na ten postój naszego piątego już dnia pielgrzymki, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, ja wiem, że to czekało na mnie w Cygarzewie, żebym wreszcie nóżkami dosięgał do ziemi, jak siedzę na fotelu, no ale niestety nie udało się. Cieszę się bardzo. O, chodź, mogę ci wreszcie jestem wyższy od ciebie. Więc jak na samym początku każdej praktycznie imprezy, no może nie każdej, są tak zwane podziękowania. My chcieliśmy księżom podziękować za to, że byliście obecni, za czas poświęcony nam, za rozmowy, księdzu Bartkowi, że przez te 3 lata z nami wytrzymał. 3 lata, 4 pielgrzymki. O, dobra, okej. To 3 lata, 4 pielgrzymki. Że szedł z nami pomimo polących nóg, księdza Michałowi również. Zdarzało się, jak ja po 3 lata Dobra. Niech księża wyciągną teraz tak ręce, tak na Małysza, nie? Małysza. Na Małysza. Na Małysza. Ej, ja mam wakacje. Cieszę się, że zaczynają, prawda? Tak. To jest, ale wtedy zginęły trzy
trzy rolki, a nie. Tak, żeby tą wstawę już więcej nie zabrakło. Wyciągamy dalej? No. Czekaj, to samo muszę wyciągnąć. Fatima. Piękna sprawa. I proszę otworzyć. Najważniejsze w środku. Ja, super. Wszyscy pielgrzymi obecni na pielgrzymie. A proszę przeczytać jeszcze dedykację. Jest to sama? Tak. JP2. JP2. Człowiek jest wielki, nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Amen. Boję się wypełnić tego przesądu. Uwaga. Dobra. Ogromne brawa na odwagę i zaraz będzie płonąć ognisko. Klaszczemy, klaszczemy, kochani, i podpalamy nasze ognisko. Tradycyjnie najstarszy i najmłodszy pielgrzym. O, żeby się włosy nie zapaliły. Na tej lasce mamy wyrytą datę 84 rok i każdego roku przychodzi nowa data. To jest tradycyjna lacha tej pielgrzymki. A co się z nią robi, to jeszcze nie wiem, bo mi nikt nie powiedział. Zaraz ksiądz poczuje. Teraz poprosimy na środek tych, którzy idą z nami pierwszy raz. Z tego, co jeszcze pamiętam, to wszyscy ci, którzy mieli przerwę dłuższą niż 5 lat, też wychodzą na środek. Przynajmniej tak zawsze było. Tak zawsze było. O, tutaj pani Iwona się kryje, numer 1 do wyjścia. Ula, 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 Gosia, Gosia! Sobie siedzicie przy ognisku. Dziewczyny śpiewały, że wracam do was jak bumerang, więc już oficjalnie, uroczyście mówię, że więcej jak bumerang nie wrócę. Dlatego wszystkim wam mówię do widzenia i do zobaczenia gdzieś na różnych szlakach pielgrzymich. Od jutra już w zasadzie stacjonuję w Zawierciu.
żeby nie było zbyt tkliwie. Do zobaczenia i szczęść Boże. Szczęść Boże, ogromne brawa dla księdza Martka. Wiemy, dziękujemy. Dziękujemy. Nie ma za co.